Oho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 h
jestem Sylwia Przybysz i dzisiaj zagram w koło Plotka. Dobra, lecimy. Pokaż ostatni screen w swoim telefonie. Akurat mój ostatni screen w telefonie to tekst piosenki, ponieważ wczoraj do drugiej w nocy nagrywałam nowy singiel. Gdybyś była kosmetykiem do włosów, to którym? Odżywką do włosów. Opowiem wam mój przypał rokowy, właściwie przypał sprzed jakichś 3 lat. W liceum poszłam na wagary i spotkałam swoją wychowawczynię. I napisała mi SMS-a, że mam wrócić jak najszybciej do szkoły. Najgorszy tekst na podryw, który usłyszałaś. Gdy byłam w 4. klasie podstawówki, jeden chłopak powiedział do mnie: ten kwiat nie jest tak piękny jak ty, i go wyśmiałam. Boję się pytań. Pytanie od fana. Marlena Szalonek. Gdybyś miała grać w serialu, to jakim? O, kiedyś bardzo lubiłam Na wspólnej pierwsza miłość. Z kim chciałabyś nagrać wymarzony duet? Myślę, że z Justinem Bieberem. A to by było super. Hi. Z którymi polskimi influencerkami pojechałabyś na wieczór panieński pod Irkuck w Rosji? Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale myślę, że byłaby to Mad Fashion i Little Most. Którą część swojego ciała lubisz najbardziej? Oczy. Nigdy nie jadłam sushi, przez co zawsze mówię, że go nienawidzę, ale tak naprawdę nigdy tego nie jadłam. Po prostu boję się pająków, a sushi kojarzy mi się, nie wiem czemu, z pająkami i ze wszystkim, co pełza. Otwieram. Zadanie. Wykręcone karaoke. Zatrzymaj 3 razy maszynę losującą, żeby wybrać kraj pochodzenia piosenki, artystę i utwór. No to zaczynamy. Stop. 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 O, Margaret, akurat ten utwór znam i lubię. Bo przecież nie jest aż tak, byle jak wczoraj świat był nasz. Bo przecież nie jest aż tak, byle jak wczoraj świat był nasz. A teraz byle być, byle trwać, byle jak odliczam końca dnia. Do nocy, by doczekać gwiazd. Nie aż tak byle jak. Lecimy dalej. Stop. 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 Ariana Grande, uwielbiam, kocham. For searching, never I say thank you, next, thank you, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my ex. Stop. 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 No kochani, Maryla Rodowicz, może tego o mnie nie wiecie, ale znam praktycznie każdą jej piosenkę i nawet tą piosenkę, którą wylosowałam, śpiewałam często na apelach, więc będzie super. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być, i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Tak chciałabym, tak umiałabym powiewną być, niby dym. Królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być, i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. O ho 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 ho. Rozkręciłaś, kurde. Szybkie strzały. Tak. Przesadzić. Windą. Cały. Myślę, że jak ktoś jest bogaty, to nie ma brzydkich ludzi. Czy można płakać pod wodą? Nie mam pojęcia, gdyż nie umiem pływać i boję się nurkować. Nigdy nie próbowałam.
najbardziej obciachowy ciuch w twojej szafie? Nie wiem, myślę, że jakiś sweter, taki, który noszę tylko jak nikt nie widzi. Bardzo boję się fajerwerków. Mam złe wspomnienia ze względu na to, że gdy byłam mała, jedna z nich strzeliła mi w nogę i miałam poważne uszkodzenie kostki i w Sylwestra po prostu w ogóle nie wychodzę z domu. No dobra, dużo osób to lubi, ale nie wszyscy się przyznają. Ja uwielbiam wesela i muzykę disco polo. Sztuka Maja sobie lata. Zawsze byłam słaba z matematyki. Cudem zdałam maturę, miałam nieco ponad 30%, a rozwiązując wszystkie zadania podczas matury twierdziłam, że zarąbiście mi poszło i że w ogóle fajnie, bo na wszystkie pytania znałam odpowiedź, ale to tylko mi się tak wydawało. Zadanie. Podobno lubię zwierzę. O tak. Właśnie chciałam powiedzieć wam, że mam 3 koty. I zapomniałam o tym wyznaniu. Wszystkie są rude z jednej matki. Czy z jednej matki, trzeci jest z jednego ojca. Dobre. Zadanie. Podobno lubisz zwierzęta domowe, jednak postanowiliśmy sprawdzić, czy masz więcej z kota, czy z psa. Ten test to sprawdzi, rozwiąż go. Impreza sylwestrowa. Uwielbiam czy średnio lubię? Wspominając moje wyznanie, że nie lubię fajerwerków, to średnio lubię. Co wolisz bardziej? Bardziej piwo czy bardziej wino? Generalnie w ogóle nie piję, ale gdybym miała wybierać z tych dwóch, to wybrałabym wino. Zdarza ci się nie odpisać od razu na SMS-a? Tak, ale rzadko. Tak jak myślałam, jestem zdecydowanie kotem, niezależnym, potrafiącym walczyć o swoje, ale i potrafiącym się dobrze bawić. Fantazji ci nie brakuje, tak samo jak odwagi i zawziętości. A jeżeli wy chcecie sprawdzić się w tym psychoteście, koniecznie wbijajcie w opis, tam znajdziecie do niego link. Nie lubię hot dogów. Uwielbiam bułkę od hot doga, dlatego bardzo często zamawiam hot doga bez parówki. Od 11 roku życia byłam psychofanką Justina Biebera i One Direction i kolekcjonowałam wszystko, co jest z nimi związane. Cały pokój miałam obklejony ich plakatami i w ogóle miałam psychozę. Czuję, że miałam psychozę, ponież brałam udział we wszystkich akcjach sprowadzenia chłopaków do Polski na Twitterze i po prostu no, byłam tą taką typową psychofanką, która płakała, jak coś się działo związanego z nimi. W dzieciństwie kolekcjonowałam kamienie i przywoziłam je zewsząd i znosiłam z domu. I pamiętam, że mama zawsze do mnie krzyczała, że kamienie przynoszą nieszczęście i mam się ich pozbyć z domu. Ale mam jeszcze taki jeden kamień, który przywiozłam kiedyś z Francji. Jaki ładny Stosi! Kiedy ostatni raz płakałaś? Wczoraj? Niewielu z was pamięta moje początki, ale zaczęło się to tak, że napisał do mnie Jasiek Dąbrowski, który zaproponował mi nagranie coveru na jego kanał i w ten sposób powstało. W kwietniu w zeszłym roku założyłam aparat na zęby i miałam go nosić przez 18 miesięcy, ale jestem bardzo niekonsekwentna w chodzeniu na wizyty, więc myślę, że to się trochę przeciągnie. Dziękuję Plotek za wspaniałą zabawę, a was zachęcam do wysłuchania mojego najnowszego singla pod tytułem Nowa. Link do teledysku znajdziecie w opisie tego filmiku. I dziękuję wam jeszcze raz za wszystko. Trzymajcie się.